Siemka, siemka. Jestem na karbucie. Zresztą rozpadało się, ale muszę wam się pochwalić. Jedno stoisko przyczepałem i kolejne sreberka w zarąbistej cenie wpadły. Ja tutaj będę kończył i dokończę później. Witam ponownie. Musiałem się ewakuować, bo się rozpadało. Przyjechałem na Carbut, jechałem bezpośrednio z Cardiff, także przyjechałem generalnie późno, ale się trafiło. Szepnąłem jedno stanowisko, jedno stoisko, o maluch. Maluch jechał, 126p, polski, ale już go chyba nie uchwycę. Ty, tam jest, ja wam pokażę, a nie dam rady. A czekajcie, zaraz dam radę. Jednak odjechał. Ale polski maluch był, polski Fiat 126. Dobra. Szepnąłem jedno stanowisko i wydałem ogólnie 27 funtów, z czego jest 27, no. Kupiłem 10 dużych monet rodzaju florin, double, dwa shillingi, ale pada, słyszycie? Ja cię chrzanie. Ci o to muszę ściszyć muzykę, bo mi znowu ten banuje YouTube. Mi obetnie ten. Moje zarobki generalnie ogromne za muzykę. No, ale kupiłem 10 monet takich typu florin po 2 funty, czyli ceny takie jak u dziadka. I później kupiłem 7 monet mniejszych po funcie. Czyli też generalnie powiedzmy. U dziadka kupowałem dwie takie, ale to takie trochę, no tak w sumie. Dobra, super deal. Kupiłem, wydałem 27 funtów i mam parę fajnych monet, których byłem głodny, bo długo nic takiego nie kupowałem z tego rodzaju. Także jestem, no cieszę się, no kurde, bo tak na tym karbutach była posucha. Ostatnio kupiłem jednego Guldena, też za 2 chyba funty. No jest mega. Tutaj droga zamknięta, nie wiem czemu. Ten maluch mi spindolił, bo chciałem go kuźwa nagrać, no bo kuźwa malucha w Anglii. To jest kuźwa normalnie szok. Spindolił gdzieś ten maluch. Chyba, że tam jest, za tym Mercedesem. Jedzie tam? Nie. Spiędzielił mi ten maluch. No. We wtorek jadę, lecę do Rumunii. Tam będę badał rynek monet, więc będę wam na bieżąco wrzucał filmiki jakieś z zakupów, może jakieś krajoznawcze. Chcę pojechać do Transylwanii, odwiedzić zamek Draculi. Zobaczymy. No jedź baranku. Także jeszcze jak przyjadę do domu, to wam pokażę te moje skarby. No jestem mega zadowolony, normalnie aż się nie mogę nacieszyć, bo już w takich cenach mi się długo nic nie trafiło. Mówię, kuźwa, ten fart chyba już wyczerpałem do końca. A tu dzisiaj taki kuźwa, w ogóle nie chciałem jechać na ten karbut nawet. Bo wczoraj jeden karbut był zamknięty. Zamknięty, bo z powodu deszczy. A dzisiaj rano się budzę w Cardiff i co tak myślę, kurde, jaka pogoda nawet, nie? No to kurde rura, w samochód i rura. I takim kurde rzutem na taśmę, normalnie, bo tylko, mówię, to był drugie stanowisko. Pierwsze było z jakimś tam junkiem, śmieciami, a drugie gościu miał taką skrzynię z monetami, nie? I tak patrzę w te monety, mówię, kuźwa, jakieś tam korony te współczesne, takie kuźwa miedzioniklowe, takie tam były, ale tak patrzę, kuźwa, jedna mi się tak rzuciła moneta w oczy, druga mi się tak moneta rzuciła w oczy, mówię, kurde. I znalazłem pierwszego florena. Patrzę w cena 4 funty, mówię, no to tak nie za bardzo, nie? 4 funty to taka cena, że można znaleźć taniej nieraz. Ale się pytam gościa, nie? Mówię, to są ceny takie normalne, jak masz? Nie, to były ceny sklepowe. Mówię, ile chcesz za tą? 2 funy.
Mówię, o! No to od razu przyklęknąłem i zacząłem research. Szukałem jak normalnie typowy poszukiwacz. I znalazłem 17 monet. Także jest nieźle zamknięcie sezonu przed wyjazdem na wakacje. Mam nadzieję, że w Rumunii też się kupię trochę leje tutaj w Anglii są te z lat 1800, są dosyć drogie, na aukcjach są drogie, potrafią, wydaje mi się, że to jest taka moneta, coś jakby te monety Unii Monetarnej łacińskiej Unii Monetarnej, tak mi się wydaje. Nie mam żadnej takich 5 lei z lat 1800, ale tak mi to coś tak pod to podchodzi, więc no zobaczymy, czy się trafi, czy nie trafi się. Tak pierdzielę bez sensu, no bo nie będzie mnie 2 tygodnie i staram się zebrać jakiś taki, żebyście mieli kuźwa z czego bekę potoczyć, jak no. Ale jeszcze wrócę do domu, to nagram te monety. One są w tych takich kuźwa holderach popakowanych, sorki, w tych folderach popakowanych takich w kieszonkach foliowych, jak widzieliście, bo ja wam pokazałem w sumie już trochę tych monet, ale jestem normalnie zajrany jak kuźwa normalnie młody, nie? Zobaczcie ile tego jest. Jest jedna ćwiartka, jest jeden gulden też. Zarąbiście jest. No, ale normalnie, właśnie, ale jeszcze wam nie powiem, będzie zarąbista niespodzianka. Będzie taka niespodzianka dla was normalnie, że szok. Dobra, coś tam nagrałem, pewnie to wykasuję, bo takie ględzenie bez sensu, bez pokazywania monet. Normalnie się jestem mega zadowolony. To pewnie jest zwrot za ten kuźwa VAT, czy cło, jak zapłaciłem, nie? Co od Jacka dostałem tą monetę. To więc wszystko musi być równo. Tu zapłacisz, tu zarobisz. Proste. Dobra. Nagram coś w tym. Nagram coś jeszcze w domu, pokażę wam te monety, bo naprawdę jest kilka fajnych monet. Jest kilka małych, których do końca nie rozszyfrowałem, ale już tak na czuja brałem, nie? Patrzę, kolor, nie mogę wszystkich wyciągać. Było dużo więcej monet, o, tu jest Golden Osław. Jak widzicie, cena 4 funty. Jak cena była 4 funty, to ja płaciłem 2. Myślę, że za guldeny one chyba w tych latach miały, po wojnie miały chyba 720 próbę. Waga, o ile mi się pamięć nie myli, było chyba 15 gram, czy jakoś tak. Także 2 funty, myślę, że to jest fantastyczna cena. Tu mamy na przykład takiego pięknego Florena z George'em V, za którego zapłaciłem 2 funty. To jest jak za darmo. Szkoda, że się rozpadało, bo kuźwa, zostało mi jeszcze trochę siana i podejrzewam, żebym tam kuźwa jeszcze coś znalazł. Chociaż niektóre monety były, ale fajne te monety. Uwielbiam te Floreny z George'em V, te kuźwa z tym krzyżem z tyłu, a to akurat nie, to jest George VI. To jest ćwiara dolca z dziurkami, nawet chyba, nawet tych dziurek nie zobaczyłem wcześniej, ale 2 funty za ćwiartkę, czemu nie?
Także mam dzień, dzisiaj jest niedziela. Jest godzina 20 po 10. Także dzień się zaczyna fantastycznie. Dobra, nie będę pierdzielił, bo pierdzielę tak do siebie jak porąbany. Muszę okno otworzyć, bo mi okienka parują. Albo sobie wrzucę też nawiew troszeczkę na okienka. Dobra. Mam nadzieję, że monety wam się spodobają. Do następnego. Witam ponownie. Jest już poniedziałek. Wczoraj miałem, jak wam już przedstawiłem wcześniej, fajny strzał. Powiem, że tak powiem, wracam do gry. Mega zakupy. Kupiłem jeden z moich ulubionych monet. Te wszystkie ceny, które tu widzicie, to trzeba podzielić przez dwa. Jeżeli florin kosztował 4 funty, zapłaciłem 2. Tutaj 3 pensówka irlandzka za funciaka. Fajne strzały były, gdyż większość są to monety brytyjskie, ale między innymi tutaj gdzieś jest ćwiartka. Właśnie tak o tu, za którą też zapłaciłem, jak widzicie, 2 funty. Ja je postaram się powyciągać trochę, żebyście mieli, bo i tak je wyciągnę z tych plastików. Nie lubię tych holderów takich plastikowych. Monety w opłakanych stanach, ale mnie to jakoś tak specjalnie nie rusza. Tych dziurek nawet nie zauważyłem z początku, ale za 2 funty, czekajcie, tutaj się postaram zmienić. Mam te kurde, skończyły mi się rękawiczki te niebieskie. Jak widzimy, piękny kawał historii. Ćwierć dolca. Świetna monetka z 1934 roku. Na telefonie tak za dobrze nie widzę. Chyba to jest 34, mi się zdaje. Oprócz tego tutaj na poprzednim karbucie, to już była taka zapowiedź, dorwałem Guldena z 64 roku. Też zapłaciłem za niego 2 funciaki. Z ciekawszych monet tutaj mamy 3 pensówkę, też niestety z dziurką. 1920 rok. Mam tych monet sporo, ale tych monet nigdy za wiele. Trafiła mi się ciekawa moneta. To jest 10 centów holenderskich także. 1934 rok bodajże. Nie wiem, zaraz tutaj ciachnę. Ja byłem taki zajarany, że ten materiał, który widzieliście wcześniej, był jeszcze na że tak powiem, na gorąco. 1936 rok. Także mamy tutaj, tutaj też jest jeszcze jednego Guldena trafiłem. Jest on tutaj. Z 1956 roku. Z którego był? 59, zdaje się. Także mamy, no tutaj te monety są w próbie 700, ile pamiętam, 720. One były bite chyba do 66 roku. Później już był nikiel.
58 rok. Świetna moneta. Widać, że jeszcze taka jest patyna, ale no nie jest jakoś specjalnie brutalnie czyszczona czy coś. Widać takie jakby nawet przebłyski tego. Ale do czego zmierzam? Tutaj gdzieś miałem, tutaj mamy tą monetę właśnie, tak jest. Mamy wiele, wiele osób lubi te monety. Jest to tak zwany Merkury. 10 centów amerykańskich. Jak widzimy, stan jest też niczego sobie. Teraz na telefonie to nawet widzę lepiej. Ładna patyna. Jest takie kuźwa ala lusterko jakby nawet. Ale to generalnie w dosyć dobrym stanie. To jest odwrotka, więc widzimy napis One Dim. Świetna monetka. Zapłaciłem za tą monetę również funta. Tu jest jeden shilling, którego zapłaciłem również funta. Są dwie monety irlandzkie o nominale 3,6 pensów. To jest takie charakterystyczne 6D i 3D. Monety w całkiem fajnym stanie. Też zapłaciłem za tą monetę funta. Tu mamy już późniejsze 6 pensów. Jak widzicie, zapłaciłem funta. Mega strzał. Niestety, no tutaj już są takie bardziej te monety zorane, ale lubię zwłaszcza George'a V, gdyż zawsze jest szansa, że się może coś tam trafić poniżej lat 1919, gdzie to była próba Sterling. Tutaj mamy który rok? 21. Czyli było całkiem blisko. Tutaj im bardziej te monety wytarte. Gdzie tu jest data? 1929. Znowu ponownie 21 rok. Im bardziej te monety wytarte, tym tutaj 20 rok, czyli było bardzo blisko już. Ale zawsze jest szansa, że właśnie trafi się coś w próbie Sterling. 21 rok. Nie sądzę, żeby miał aż takie szczęście. No to już jest widać, że jest George VI, czyli jest to próba 500. Tutaj również. Ale te właśnie monety trzeba oglądać lepiej, bo już mogą się trafić lata późniejsze. 2 razy 42 rok, czyli lata wojny. O! A nie, kurde. Ale już się podjarałem normalnie. No niestety, to jest chyba jednak dwójka. Tak do końca nie. No dwójka, bo to jest za szerokie. 24 rok. No ale jak mówiłem, zawsze się może trafić moneta w próbie Sterling. To jest z automatu, przynajmniej cena razy dwa. Pojechałem na Carbut tak z bomby, późno pojechałem. Drugie stanowisko, właśnie był gościu, miał różne rzeczy. I między innymi miał taką skrzynię z tymi monetami. Wszystkie były popakowane. Mówił, że to jest w jakimś sklepie.
Ja niestety wszystkich monet nie zdążyłem przetrzepać, gdyż był rozpadał się deszcz, przepraszam. Już te ostatnie monety wygrzebywałem, kiedy się dowiedziałem, jakie są ceny, wygrzebywałem w deszczu, byłem cały mokry, gość już się zaczął pakować, już się tak na mnie patrzał z wyrzutem w oczach. Mówię, dobra, dobra, może cię trafię następnym razem. Także mega strzał, zapłaciłem 27 funtów za generalnie 17 monet. Jest 7 monet małych i 10 dużych. Mamy tutaj Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Holandię oraz Irlandię. Jestem mega zadowolony. Ceny takie jak u dziadka dały mi dużo radości. Ja jutro lecę do Rumunii. Będę starał się tam kupić jakieś sreberka. Będę Was na bieżąco w filmach informował. Nie wiem, czy to będą takie filmy krótkie, na bieżąco, czy to czy po prostu zbiorę materiał, złożę go jak wrócę i puszczę jakieś kilka większych filmów, czy może to i to. Zobaczymy. Mega strzał, cieszę się bardzo. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Mam też dla Was niespodziankę, ale to będzie jeszcze za kilka tygodni. Ale będą mega monety, mega nowe mennice, których osobiście w swoich zbiorach nie mam. To na tyle. Kciuki w górę. Trzymajcie się i cześć.